Jakby ktoś był ciekawy jak wyglądają internetowi napinacze i uwierzcie, takich jest wielu. 10 najważniejszych wydarzeń w historii Polski. 10 Chrzest Polski. Zwyczajowa nazwa długotrwałego procesu chrystianizacji ziem polskich. Proces ten został zapoczątkowany przez osobisty chrzest Mieszka I w 966 roku, a zakończył się XIV-XV wieku, po uporaniu się z problemem dawnych wierzeń i osiągnięciu masowego udziału Polaków w kulcie chrześcijańskim. To po tych wydarzeniach w Polsce zapanowało chrześcijaństwo obecne do dziś. 9 zjazd gnieźnieński zjazd odbył się między 7 a 15 marca 1000 roku w Gnieźnie do grobu św. Wojciecha przybył cesarz Otton III zwany też Ottonem Rudym po modlitwie w katedrze spotkał się z księciem Bolesławem podczas zjazdu Otton nałożył na jego głowę diadem i wręczył kopię włóczni świętego Małrocego. w zamian cesarz otrzymał od księcia część relikwii świętego Wojciecha sprawiło to że Polska stała się niezależna powstało biskupstwo zaś nasz kraj mógł się dalej rozwijać. 8. Powstanie Akademii Krakowskiej. W roku 1364 król Kazimierz Wielki uzyskał po latach starań zgodę papieża na założenie Uniwersytetu w Krakowie, stolicy Królestwa. Był to drugi po powstałym w 1348 roku w Pradze Uniwersytet w Środkowej Europie. Dzięki temu Polska zaczęła coś znaczyć w świecie nauki. 7. Bitwa pod Grunwaldem, jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku w czasie trwania Wielkiej Wojny między siłami Zakonu Krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie pod dowództwem Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena. A połączonymi siłami polskimi i litewskimi, wspieranymi przez lenników obu tych krajów, starcie które ukształtowało podział Europy Środkowej. Choć nie był to koniec wojny, to bitwę pod Grunwaldem powszechnie uznaje się za kluczowy jej moment. 6. bitwa pod Wiedniem została stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią imperium osmańskiego pod dowództwem wezera Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. 5. Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej obojga narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Amerykańskiej z 1787 roku, nowoczesną spisaną Konstytucją. Cztery Narodowe Święto Niepodległości święto państwowe w Polsce obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez naród Polski w 1918 roku niepodległego bytu państwowego po 123 latach rozbiorów Polski dokonanych przez Imperium Rosyjskie Królestwo Prus i Imperium Habsburgów. Wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w roku 1937 a od 1939 roku nieobchodzone, przywrócone w 1989 roku jest obchodzone do dziś i jest gwarancją pamięci o bohaterach. 3. Druga wojna światowa. Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku. Atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja. Niektórzy historycy za początek wojny światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku na wojsk japońskich, jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny. W historii istniało pojęcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. To właśnie ta wojna zmieniła Polskę oraz cały świat, ukazując jak nienawiść wobec drugiego człowieka może zniszczyć wszystko. Dwa wybór Karola Wojtyły na papieża. Dnia 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Przedstawiciel państwa, w którym panowała władza komunistyczna, został papieżem, a później podjął działania mające na celu uwolnienie świata od komunistycznej ideologii, co mu się udało. Jeden. Wstąpienie do Unii Europejskiej. 14 kwietnia 2003 roku Polska została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej. Choć zdania są podzielone, czy było to dobre, czy złe, trzeba przyznać, że miało to olbrzymi wpływ na to, jak Polska teraz wygląda. W końcu z tą decyzją Rzeczpospolita stała się częścią większej organizacji, która w wielu kwestiach mogła podejmować decyzje dotyczące naszego kraju. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!